Na początku pokażę, co będziemy potrzebować. Sałata rukola. Ja mam tutaj 100 gram. Ser pleśniowy brie. Sera mam tutaj około 200 gram. Będziemy też potrzebować kilka pomidorków koktajlowych. Ja dzisiaj akurat sobie wybrałem żółte. Jeden ogórek. Pestki słonecznika i pestki dyni. Pestek. Mam po dwie duże, płaskie łyżki. No i winogronko. Winogronka ja mam tutaj około 250 gram. Winogronka śmiało możemy dać nawet 300 gram, bo to jest, można powiedzieć, taki główny składnik tej sałatki. Oczywiście poza sałatą rukolą. I zrobimy sos. A sos zrobimy z octu malinowego i z miodu. I dodamy tam jeszcze tylko kilka przypraw. Ale to pokażę w trakcie filmu. W pierwszej kolejności przygotujemy sobie pomidorka i ogórka. I wszystko, co tutaj będę teraz sobie przygotowywał, będę bezpośrednio wrzucał do miski. W pierwszej kolejności pomidorek koktajlowy. Jak widzicie, u mnie jest taki podłużny. Jest on dość sporawy. Więc pomidorka przekroję sobie wzdłuż na pół. I jeszcze raz na pół. I pomidorka będziemy sobie kroić na takie właśnie cztery części. No i tak jak już mówiłem wcześniej, wszystko wrzucamy do miseczki. Pomidorka możecie dać czerwonego, jakiego tylko zechcecie. Może macie akurat w swoim ogrodzie jakieś pomidorki koktajlowe. Jest ich naprawdę bardzo dużo odmian. Także tutaj pole do popisu jest naprawdę sporawe. Skroję tak szybko pomidorki i zaraz przejdziemy sobie do ogórka. Pomidorek już sobie czeka w misce. Teraz ogórek. Jeden ogórek, taki podłużny, średniej wielkości. Oczywiście ogórek z mojego ogrodu, więc ogórka obierać nie będę. Ogórka pokroję sobie, najpierw go przekroję sobie na pół. I teraz każdą połówkę dzielę sobie na cztery części. I właśnie na takie kawałki będziemy sobie teraz kroić ogórka. Ogórka możecie sobie zostawić w większych kawałkach, jeżeli chcecie. Ja tutaj chciałbym, żeby on był mniej więcej tak w wielkości pomidorka koktajlowego, którego właśnie przed chwilą sobie skroiłem. Proszę zobaczyć. I tak skroję sobie całego jednego ogórka. Ogóreczek z pomidorkiem już czeka. No i teraz winogronko. Oczywiście pamiętajmy, winogronko musimy mieć umyte. Ja tutaj sobie oddzielę kulki. A co z tymi kulkami zrobię? No moje winogrono nie jest jakieś dużej wielkości. Każdą kulkę przekroję sobie tylko na pół, tak żeby ten soczek, smak tego winogronka też przeszedł sobie do sałatki. A to winogronko naprawdę sprawi, że ta sałatka no będzie po prostu rewelacyjna. Proszę zobaczyć, pełne winogrona. Sok już tutaj ładnie wycieka. Szybko przerzucam sobie do miski i tak sobie tutaj pokroję winogronko. Mam go tutaj około 250 gram, ale śmiało, tak jak już mówiłem, możemy dać nawet 300. Winogrono mamy skrojone, naprawdę bardzo smaczne, bardzo słodkie. No jak te soki przejdą do sałatki, to będzie naprawdę rewelacyjne. Teraz serek. Serek kroimy sobie na małe kosteczki. Najpierw tutaj sobie takie pokroję. O, kwadraciki, prostokąciki. I teraz musimy pokroić sobie właśnie na takie kosteczki, no można powiedzieć kosteczki mniej więcej wielkości ogórka. No i tak sobie skroimy serek. Ja myślę, że całego nie dam, trochę sobie tutaj o zostawię, więc tego serka myślę, że dam tutaj 150 gram, bo też nie chcę, żeby tego serka było za dużo, żeby on tutaj nie przeważył smakiem całej sałatki. No i serek mam dodany. Co teraz? Pestki. Pestki dyni i pestki słonecznika. Tak jak już mówiłem, ja mam tutaj dwie duże, płaskie łyżeczki i jednych pestek i drugich. Patelnię już mam na gazie. Jak tylko pestki zaczną mi tutaj strzelać na patelni, będą wyskakiwać z patelni, będą idealne i zaraz je dodamy sobie do sałatki. Proszę zobaczyć. Pesteczki zmieniają kolor. Zaczynają strzelać. O, na pewno to widzieliście. Jeszcze dosłownie 10 sekund. Chciałbym tylko zarumienić pestki słonecznika i zaraz dodamy to do sałatki. Proszę zobaczyć, momentalnie robią się ciemniejsze. Jeszcze 5 sekund i dodajemy do sałatki. Pesteczki posypujemy. I teraz
proszę zobaczyć, co ja zrobię. Zanim dodam sałatę, przemieszam sobie to, tak po prostu to potrząsając. Proszę zobaczyć. Nie będę tutaj łyżką tego nic na razie robił. Chciałem tylko wymieszać pestki razem tutaj z tym wszystkim, tak żeby wszystkie nie leżały na serku, no bo one zaraz by się w niego wtopiły. Teraz dorzucam tutaj 100 gram sałaty, tak jak już mówiłem wcześniej, rukoli. I teraz, zanim zacznę to mieszać, przygotujemy sobie szybko sosik. Ja mam tutaj około 1,5 dużej łyżki miodu i teraz wleję tutaj trochę octu malinowego, ale ocet malinowy jest tylko do smaku i do tego, żebyśmy rozcieńczyli sobie tutaj ten miód. I teraz, zanim zacznę to mieszać, dodam tutaj jeszcze jedną płaską łyżeczkę suszonej cebulki. Suszona cebulka w połączeniu z tamtymi warzywkami, które tam mamy, no będzie po prostu rewelacyjne. Teraz musimy tylko dobrze winegreta rozmieszać z miodem i zaraz polejemy sałateczkę, przemieszamy i bezpośrednio możemy już ją serwować gościom, a naprawdę będą zachwyceni. Widzę, mało jest sałatek właśnie z winogronem, a przecież winogrono, kto z nas nie lubi winogrona? Czemu tak mało robimy sałatek właśnie z winogronem? Są naprawdę pyszne. Sosik gotowy. Teraz polewam to wszystko tutaj. I teraz pozostało nam tylko to wszystko ze sobą dobrze przemieszać. No mam nadzieję, że miska nie będzie za mała, nie będzie mi tutaj nic bokiem uciekać. O, już się pojawiają warzywa i owoce, które daliśmy, no bo przecież mamy tutaj winogrono. Ale będzie sałateczka, no po prostu wyśmienita. Bardzo szybka, sami widzieliście naprawdę przygotowanie tej sałatki. Myślę, że jak mamy przygotowane wszystkie składniki, no to samo przygotowanie to jest dosłownie 10 minutek, a sałatka naprawdę odpłaca nam się później wyśmienitym smakiem. Ja już kończę mieszanie i zaraz zaprezentuję Wam, jak ona wyśmienicie wygląda. Ja już jestem głodny, naprawdę, ja już jestem tak głodny. No i sałateczka gotowa. Pokazuję Wam z bliska. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Żółty pomidorek, czerwone winogrono, serek, pleśniowy brie, rukola, pestki, ogóreczek. No po prostu sałatka rewelacyjna. Ja ją sobie przed chwilą posmakowałem. Uwierzcie mi, brak mi słów, jak ją opisać. Jest po prostu boska. Musicie sobie ją zrobić, bo jest naprawdę bardzo szybka i bardzo smaczna. No mam nadzieję, że Wam się film podobał. Zapraszam do lajkowania. Zostawcie jakiś komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście pamiętajcie o naciśnięciu dzwoneczka. Będzie Was powiadomiał o moich kolejnych filmach. Już teraz zapraszam Was na kolejny film. Życzę wszystkim smacznego. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!